Powiedzmy, że macie już w miarę skończoną tą swoją grę, chcecie ją opublikować i chcecie mieć ładną ikonkę i thumbnail. Czyli co to jest ikonka thumbnail? No to jest to, że żeby nie było czegoś takiego, że gra ma to, taką podstawową grafikę, która tutaj jest dana przez Robloxa, która po prostu pokazuje, że ta gra na pewno nie jest nam jakoś mocno skończona, skoro nie ma zrobionej ikony, tylko ma jakąś podstawową taką ikonę i podstawowego thumbnaila, tak, thumbnail, czyli screenshot. O, no to wiadomo, że ta gra pewnie nie jest jakoś na maksa skończona. No więc jak temu zaradzić? Po pierwsze, dobra, mamy tą naszą sobie grę i musimy ją opublikować, czyli file. Dobrze też oczywiście mieć zapisaną na dysku, ale dajmy na to, że publish to Roblox i dajemy snowman, bo jestem bałwan, tak, snowman. Create. Ok, gra jest zapisana i dopiero teraz, jak ona jest opublikowana, to nie znaczy, że jeszcze, że ona jest publiczna i każdy może na nią wejść, ale dopiero jak ona jest opublikowana, to możemy w ogóle bawić się w jakiekolwiek screenshoty i thumbnaile. Przechodzę do działu Create i jest, tak, snowman. No jest na razie private. I tutaj w Configure Start Place i to akurat to nie jest dostępne z poziomu, wiecie, z tych game settingsów tutaj. To trzeba wejść na stronę i trzeba to wejść do Create i potem do Configure Start Place. I tutaj w Icon, to jest ta ikona pierwsza, ta defaultowa, która jest, a weźcie sobie, już wystarczy kliknąć Auto Generated Image i potem koniecznie tutaj Set Icon. I już, no i oczywiście saving, i już to będzie lepsze niż to, co było wtedy. No jeszcze to chwilę potrzebuję, żeby się pokazać, bo wiecie, jak to jest na Robloxie, zawsze to trochę trwa, ale wróćmy jeszcze raz do Configure Displays i teraz Thumbnails i tu znowu mamy Auto Generated i też można zrobić Set Thumbnail, Submit i Save. I teraz chwilkę poczekać. I warto to zrobić na początku, żeby było cokolwiek innego niż to, takie, wiecie, defaultowe. No dobra, ale jak teraz wyższy level? Jak to zrobić, żeby to naprawdę było fajne? Może tak. Jeśli chodzi o ikonę. Ikona to jest co innego. Ikona to może być na przykład, w ogóle ta ikona to może być nie wzięta z gry. Ikona może być na przykład wyciągnięty ten bałwanek. O. No. Nie pasuje mi to, że to jest napis Snowman. Ja nie chcę, żeby to było napisane Snowman. Więc wchodzę sobie w tego Snowmana, ponieważ to jest humanoid. To w jego properties. I to jest akurat to ustawienie. Display, distance, type, bla, bla, bla. None. Zniknęła to, ten napis Snow. Ok, przesunę się trochę do góry. No i ponieważ to gra jest w jakiś tam sposób o... W jakimś sensie ona jest niby to, bo to nie jest żadna prawdziwa gra, ale niby Snowmanie, to niech ona sobie, niech sobie ma taką ikonę. Print screen. Wracam do Painta. Ctrl V, wklejam. I zaznaczenie, mam tutaj zaznaczenie. Staram się zrobić kwadratowe. Patrzę na te cyferki tam na dole. 731. Pięknie. Przytnij. To będzie moja ikona. Muszę to zapisać. Nazwa, powiedzmy, icon, tak? Icon 1. I tutaj mamy typ pliku. No, może być PNG, może być JPG. Wszystko jedno. Byleby nie jakieś tam dziwne inne. JPG albo PNG. Bez znaczenia. Niech będzie PNG, skoro jako pierwsze pojawił się PNG, to nie będzie PNG. Wracam do mojej gry. Create Snowman Configure Start Place Icon. O, wybrała się taka, ale ja jednak chcę zmienić, nie chcę tej, jednak tej nie chcę. Robię wybierz plik. Idę sobie do jego pulpitu. Icon 1. O. Upload image. Ok. Upload now. I save. I zaraz zobaczymy, co się zmieni i za chwileczkę będziemy mieli ją pokazać.
Ikona, według mnie ikona jest mniej ważna niż tam w naile to jest to, co się pokazuje, screenshot. I żeby je zrobić, o, to już warto się troszkę postarać. Wracam do tutaj. Fajnie, żeby na nich był ludzik. Jakiś gracz, jakaś akcja, tak, żeby coś się działo. Żeby to zrobić, no to oczywiście trzeba zrobić play. Play here. Okej. Pojawi się nasz głos. Jeszcze się nie pojawił, ale jest. To będzie takie spotkanie, że na tle drzewka. Op, spotkanie. Snowmana i Dekoza i będą sobie podawać rękę. Będzie uściśnięcie ręki, to tak mi się pomyślało, żeby tak zrobić. Więc jak wejdziecie sobie zakładkę test, tutaj to widzicie takie fajne coś, pause. Można wtedy zapauzować grę. O. Śnieg dalej leci, a nic się nie rusza. I zobaczcie, można jeździć, ja mogę tutaj, to chyba jest jakiś bug akurat, że można jeździć strzałkami, ale nie mogę obracać ekranu. Szkoda. Więc żeby ustawić kamerę tak, jak ja chcę, no to niestety trzeba wejść w home i ten dziwny przycisk tutaj, current client, zmienić na current server, co daje nam opcję, że teraz mamy pełną dowolność w ruszaniu kamerą. Kasujemy z Develola napis, the cause, humanoid, properties, none. Ale chyba on jest trochę za mały, ja bym go troszkę powiększył. Tylko na potrzeby tego. Żeby był większy niż to. Move. Możemy dowolnie go. Za duży. O, tak. Wyciągamy rękę, tak? No to bardzo proste. Rotate, cause. To będzie the right hand. Right hand, right lower arm, right upper arm. Prosto, move. Cyk, 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 cyk. I troszkę on nam się z upper arm odznaczamy, rotatujemy to całość. Trochę tak. Do góry. Szamy tą ręką. I snowmana teraz rękę. Right arm. R5, więc on nie ma jakiś tam upper. Cyk, move. No i jak widać, nie taki to proste, żeby to idealnie wtrafić. Będzie trzeba całego snowmana odwrócić, albo może tylko tą rękę jeszcze tak, o. O. Musi dojść do ciała. O, prawie się spotkały te ręce, tak? Może to właśnie tak niech będzie. A może, o, i damy im tu jeszcze śnieżną kulkę. Dajmy do toolboxa. Snowball. Którąś fajną, a niech będzie to. Nie do tego. Snowball. Akurat z tymi wszystkimi dziwnymi. Ja sobie zawsze przenoszę po prostu handle. Kasuję sam. Sam tool kasuję i zostawiam tylko handle. Handle. Przenosimy ją sobie im do ręki. O, może i ona będzie taki, to będzie taki snowball, który będzie miał w sobie jakąś taką energię. Zmniejszamy. A między ich rękoma być, tak, że oni to razem robią. Dobra. Jak widzicie, cały czas jesteśmy na zapauzowanym i na current server. No, jeszcze troszkę przeniesiemy ją niżej. Fajne rzeczy. Na przykład można zrobić tak. Teraz przeniesiemy sobie trochę głowę.
Pamiętajcie, że jak głowę i ona ma jakieś rzeczy, typu okulary czy coś, to trzeba je też zaznaczyć. I obracamy do góry. Właśnie do dołu. Może te okulary można sobie na przykład... Ważne, żeby zrobić coś takiego, co jest, co nie jest normalną częścią gry, żeby ten screenshot wyglądał, że on jest lepszy niż gra, że on jest fajniejszy. Że coś tu się dzieje, czego normalnie nie ma. Na przykład te okulary właśnie mogą być tak założone. O. Z Avatar Shop. Face. Może ta? Fajna? O, ta jest. Ta mi się podoba. Biorę sobie ID. Studio. Oczywiście w command bar kodzik do ściągania. Ściągnęła mi się twarz. Muszę ją włożyć do głowy. Koza. Skasować starą twarz. Przenieść nową. O. Czymś mi się kojarzy. A to już zaczyna, widzicie? To już zaczyna wyglądać jak jakaś, jak coś tu się dzieje. Snowman. To. I teraz ostatni trik, który bardzo warto zastosować, to wchodzimy w Override Camera Properties i mamy tu coś takiego jak Field of View. Teraz jest ustawione na 70. A patrzcie, co się dzieje, jak ja ustawię na 35. Robi się takie fajne zbliżenie. Jeszcze tylko chciałem dodać do tej handle. Tutaj chciałem dodać jakiś efekt ognia. Ognia, ale jedyneczki. I kolor zmienić na niebieski. O. Jeszcze coś mi się nie pasuje, mi jego kierunek akurat. Muszę obrócić trochę. On szedł w tą stronę. Dobra. Print screen. Sprawdzam, jak to wyszło. Pamięcie. Zaznaczam teraz już nie kwadrat, bo to już jest screenshot, tylko po prostu zaznaczam ekran. Chcę to zmieniać. O, szytni. A, jeszcze coś tutaj tak dziwnie wyszło na dole. To już bez znaczenia. Tak, szytni. Save. Screen. I zamiast PNG, to ja już sobie ustawię JPG, to będzie bardziej pasować. Zamykam. Wracam do Robloxa. Create. Configure Start Place. Thumbnails. Kasuję ten thumbnail. Upload. Screen. Upload image. Submit. Save. I poczekamy chwilkę. W tym czasie może jeszcze sobie ustawię jakąś inną scenę. Ona była fajna, ale jeszcze... to nie jest jedyne. Jeszcze. O, to jest jeszcze fajne ujęcie. I tylko teraz The Cause sobie głowę odwróci w drugą stronę. Tak, żeby było ją widać teraz aktualnie w kamerze. Cyk. 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 Może jakieś światło by się tu przydało, żeby oświetlić go. Nie ma żadnego problemu. Dajemy sobie jakiś part. O. Ops. I w tym parcie włożymy light. O. Effects. Po prostu point light. Oczywiście sam part powinien być niewidoczny. O. Czy to nie jest fajna scenka? Możemy sobie teraz tego parta trochę poprzesuwać, żeby to światło i popracować trochę tym światłem.
Brightness damy na 2. O, 3. Super. Wchodzimy z tego wszystkiego, odznaczamy wszystko. I robimy print screen. Pęcik. I jeszcze raz. Zaznaczamy to, co jest ciekawe. Czytnij. Zapisz. Screen. 2. JPG. Możemy sobie od razu dodać, żeby zobaczyć później, który z nich był lepszy. No może być ich kilka, prawda? Screen 2. Image. Save. No i zobaczmy, czy to już się pokaże tamten. Trzeba chwilkę poczekać. Tak to się prezentuje, widzicie, na tym, więc nie jest to jeszcze taka wspaniała ikona jak ta czy któryś z tych profesjonalnych, ale jest to na pewno coś, co bardziej zwraca uwagę niż to i to. I jak klikniemy sobie, to mam dwa fajne screenshoty, które wyglądają naprawdę nieźle. I polecam Wam, szczególnie jeśli mówimy o jakichś konkursach, nie zostawiać tych pierwotnych, defaultowych grafik, bo to po prostu źle wygląda. Trzeba się troszkę postarać. Do zobaczenia w następnym odcinku.